Najbliższy tydzień w Szkole Podstawowej nr 12 w Lesznie zapowiada się bardzo intensywnie. Od poniedziałku do piątku trwać będzie akcja charytatywna Dwunastka dla Ani, podczas której zbierane będą pieniądze na leczenie walczącej z rakiem piersi Anny Korzy. Ania jest mamą jednej z uczennic dwunastki. Serdecznie zapraszamy na akcję szkolną, która odbędzie się w szkole nr 12, podstawowej nr 12 w Lesznie w dniach od 9 do 13 marca 2020 roku. Szczegółowy program dostępny jest w mediach społecznościowych oraz u nas na różnych plakatach zamieszczonych i codziennie tak naprawdę jest coś nowego, od najmłodszych osób do najstarszych. W poniedziałek na przykład będzie sprzedaż ciast, sprzedaż manufaktury, wyrobów własnych na łączniku naszej szkoły. W poniedziałek od 8.30 do 15.30 zapraszamy nie tylko dzieci naszą i społeczność szkolną, ale również społeczność lokalną. Jeżeli chcecie Państwo zakupić właśnie pyszne słodkości, czy właśnie manufakturę na zbliżające się święta wielkanocne lub po prostu wiosenną manufakturę, no to serdecznie zapraszamy. W poniedziałek zapraszamy na zumbę. Zumba odbędzie się w godzinach od 16.30 do 17.30. Prowadzić będzie pani Magdalena Cugier. We wtorek zapraszamy i tutaj wyłącznie osoby pełnoletnie, ponieważ będzie to Krav Maga w godzinach od 16 do 17. Krav Maga, czyli sztuka samoobrony, to już mamy sztuki walki, tak? Tak więc tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie i prowadzącym jest pan Rafał Bociarski. W środę natomiast 11 zapraszamy od 18.30 do godziny 19.30 na jogę. Prowadzącą jest pani Agnieszka Sakowicz. W czwartek od 15.30 do 16.30 odbędą się warsztaty noszenia dzieci w chuście dla początkujących, dla kobiet w ciąży i maluszków od 6 tygodni do 5 miesięcy. I prowadzącą będzie pani Milena Nadolna-Druszcz. Tutaj akurat na te zajęcia jest koszt 50 zł. W piątek od 17 do 18 zumba, prowadząca również pani Magdalena Cugier. I ja już o tych kosztach wspomniałam przy czwartkowych zajęciach, które są wyższe, tak, ze względu na mniejszą ilość osób. Natomiast w pozostałe dni, w poniedziałek, wtorek, środa i piątek, koszt to jest 10 zł lub więcej, prawda, jeżeli ktoś będzie miał taką ochotę przekazać na pomoc dla Ani. Oczywiście wszystko bezpośrednio jest płatne, bezpośrednio przed zajęciami do puszek kwestarskich. Bardzo prosimy, żeby przychodzić co najmniej tak 15 minut wcześniej przed zajęciami w celu po prostu organizacji.